Cześć! W tym odcinku zaprezentuję Wam pierwszy modem w naszej ofercie, który obsługuje standard Wi-Fi 6. Jest to modem do usługi Orange Światłowód Fanbox 6. Fanbox 6 zapewnia szybsze i płynniejsze działanie Wi-Fi, w szczególności gdy do internetu podłączonych jest wiele urządzeń. Prędkość, jaką możemy osiągnąć przy połączeniu bezprzewodowym, to nawet 1 gigabit na sekundę. Oczywiście Wi-Fi to nie jedyna funkcja Fanboxa. Ma on złącze do podłączenia światłowodu, 4 porty Ethernet o prędkości przesyłania danych do 1 gigabita na sekundę, port USB do podłączenia pendrive'a, dysku zewnętrznego lub drukarki oraz gniazdo do podłączenia telefonu VoIP. A jak podłączyć Fanboxa 6? Najpierw znajdź odpowiednią lokalizację dla modemu. Postaw go jak najwyżej, na otwartej przestrzeni, na przykład na biurku. Nie zamykaj go w szafce i nie stawiaj go na podłodze. Nie ustawiaj go w pobliżu telewizora lub innych urządzeń elektronicznych. To zakłóci i spowolni działanie sieci Wi-Fi. Ważne jest, aby Fanbox stał pionowo i w taki sposób, by jego przedni panel był ustawiony w kierunku mieszkania. Jeśli miejsce mamy już wybrane, to nie pozostaje nam nic innego, jak podłączyć światłowód i zasilanie. Jeśli w Twojej instalacji wykorzystywany jest zewnętrzny terminal optyczny, to podłączamy go do portu ETH1 oznaczonego pomarańczowym kolorem. Wykorzystamy do tego przewód Ethernet dołączony do zestawu. Jeśli mamy usługę telefon domowy, to przewód do telefonu VoIP podłączamy do szarego portu. Komputer, konsolę lub dekoder wpinamy do dowolnego czarnego portu Ethernet lub łączymy je przez Wi-Fi. Teraz włącz Fanboxa i poczekaj, aż diody zaświecą się na pomarańczowo. Gotowe! Teraz możesz podłączyć wszystkie swoje urządzenia przez Wi-Fi. Spójrz na spód modemu. Znajdziesz tam naklejkę z nazwą sieci Wi-Fi oraz hasłem do niej. Włącz Wi-Fi na swoim urządzeniu i znajdź nazwę sieci, którą widziałeś na naklejce. Gdy zostaniesz poproszony o podanie hasła, wpisz je. Jeśli zobaczysz komunikat, że można połączyć się używając przycisku WPS, to wciśnij go na modemie i poczekaj chwilę. Nie będziesz musiał wtedy przepisywać hasła, a urządzenie połączy się automatycznie. Jeżeli używasz smartfona, to dodatkowo możesz skorzystać z automatycznego łączenia z Wi-Fi bez konieczności wyszukiwania nazwy sieci i wpisywania hasła. W tym celu zeskanuj kod QR znajdujący się na naklejce, a telefon po chwili połączy się z Fanboxem. W tym odcinku to wszystko. Dziękuję i do zobaczenia.